Co to się stanęło, szanowni państwo? Rzecz niesłychana. Gdyby ktoś mi powiedział, że Robert Lewandowski strzelił gola z nosa, to bym prędzej uwierzył niż w to, że pani Krystyna Pawłowicz przeprosiła Donalda Tuska. No ale jednak, jakiś czas temu ryży zdrajca wstawił zdjęcie, na którym on się uśmiecha, jego wnuki oglądają Kubusia Puchatka. No nic w tym nadzwyczajnego. Taki oto przeciętny dzień z życia niemieckiej rodziny. Natomiast ktoś to zdjęcie, pewnie, pewnie Niemiec, przerobił tak, że wygląda jakby wnuki oglądały Adolfa Hitlera. Przeróbkę tę skomentowała Krysia Pawłowicz, pytając a który to Adolf Hitler? Co się stało, Szanowni Państwo? Otóż Pani Krystyna zdecydowała się, i tu ważne słowo, tak jakby przeprosić. Bardzo wyraźnie pouczyła przewodniczącego i dała do zrozumienia, że skoro ten się zachowuje jak SS-man, to niech się nie dziwi, że sobie sędzi na Trybunału Konstytucyjnego z niego takie jaja robi. Śmiechów było co niemiara, jak Krystyna jajcowała. Boże, ale śmieszne. <laughs>